Cześć, witajcie, ja jestem Makacz, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Pamiętajcie również o subskrypcji oraz dzwoneczku. Napiszcie również w komentarzu swój nick. A teraz otworzymy właśnie pierwsze skrzynki, które właśnie są sterplayki. Jak widzicie, otwieram tutaj. No i co? Właśnie losują się nam itemki. Mam nadzieję, że będą to jakieś fajne. Właśnie mamy już refile tutaj, jak widzimy, dobra. No i ostatni kluczek, prawda? Wylosowaliśmy właśnie bardzo dużo bloków. No i sobie jeszcze tutaj otworzymy. Prawda, ponad 30 refili. Jest to naprawdę spoko opcja. Ponad 1,5 staka bloków. No i kilka tutaj zapasu ekwipunku. Mieczyk oczywiście, dwie perełki. Wydaje mi się, że spoko drop. Jak za taką cenę właśnie skrzynek. Dlatego warto ją kupić, jeżeli chcecie właśnie taką kupić właśnie skrzynkę, klucz właśnie, także polecam, bo aktualnie trwa ta promocja, prawda? Napiszcie również w komentarzu swój nick, aby wygrać rangę na serwer, także piszcie niki. 120 łapaczek, prawda, to wylosujemy dla was MVP-a. Jest to ranga właśnie warta 30 zł, dlatego się opłaca ją i właśnie wygrać. Także piszcie te swoje niki i dobra, i lecimy do kolejnej skrzynki, jaką jest Just PvP. Jesteśmy przed skrzynką do Just PvP, także otwórzmy sobie te 5 kluczy. Zobaczmy, co nam lotnie. Jak widzimy, na samym początku lotnie nam buty. Prawda, zawsze to więcej na chlepę i w ogóle. Także naprawdę warto. No i diamenty. Otwórzmy sobie kolejne. Jak widzimy, hełmik już jest, także zawsze, prawda, więcej do klepy. No i mamy zawsze właśnie uzbrojenie na tą głowę i nie będzie nam zimno, gdy będzie wiał jakiś wiaterek. Jak widzimy, deski też się przydadzą, prawda, bo trzeba trzymać gdzieś nasze itemy. Jak widzimy, taki drop był z skrzynki Just PvP. Lecimy do kolejnej, którą będzie Chest PvP. Także zobaczmy, co wyleci nam właśnie z oto tej skrzynki. Pozdrawiamy Karol, tu jej Bambus, pozdrowienia dla ciebie. Otwieramy właśnie już te skrzynki do Chest PvP. Zobaczmy, co nam lotnie. O, będzie to łuk, bardzo dobry. Będziemy mogli strzelać i zabijać wszystkich na jednego hita. Zawsze to jakiś plus. Koksy, które nam również się przydadzą. Prawda, grubasowi nigdy nie zabraknie. O, i bloki diamentów też nam się oczywiście przydadzą. Dlatego ta skrzynka otrzymuje drugie miejsce, bo jest naprawdę nieco lepsza od Justa, który zajmuje trzecie miejsce. Również trafił nam się klucz, także to zawsze taka szansa. Już mamy łączne wysłane 4 koksy. Zawsze to jakieś plusy. No i co? I 16 koksów, dlatego co? Naprawdę warto, wygraliśmy właśnie skrzynki. 20 koksów, także to jest drop z naszej skrzynki Chest PvP. Naprawdę się opłaca, jak widzicie. Dobra. Także co? Lecimy do kolejnej skrzynki, którą będzie Minechest. To będzie ostatnia skrzynka, także wydaje mi się, że naprawdę mega fajna. No i pamiętajcie również, żeby zostawić 120 łapek. I od razu dla was wylosujemy MVP-a, to jest ranga warta ponad 30 zł. Dlatego się opłaca. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. O, do napisania niku w swoim komentarzu. No i oczywiście, prawda, napiszcie, jak długo oglądacie mnie i w ogóle, czy mega fajne filmiki, co byście zmienili, no i w ogóle. Pamiętajcie również o dzwoneczku, a już teraz otwieram skrzynkę Minechest, 5 kluczy. Także otwieramy tą skrzynkę Minechest, zobaczmy, co nam z niej wyleci, może jakaś szóstka. Oj, widać, szóstki nie ma. No ale mamy jeszcze kilka kluczy, może nam się uda.
Szmaragdy, zawsze to coś. Jak widzimy, na razie szóstki nie trafiliśmy, ale może z ostatniego klucza coś nam wypadnie. Ale już widzę, że chyba nie. Także co, szóstki nie trafiliśmy, no ale mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Pamiętajcie również o subskrypcji z dzwoneczkiem. No i co, mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę, subskrypcję. No i że filmik wam się oczywiście spodoba, a ja już zapraszam do kolejnych produkcji. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć, elo! Yeah, it's that Zach, Super Bowl, no, she my